nowe koszulki i inne gadżety u Juniorskiego, świąteczne z panią Teodor, spigi oraz inne, na którą zdecydujesz się ty? Więcej na juniorski.pl. No, siemanku, szydwanko, z tej strony Tomi. Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do Death Park 2. Wychodzimy teraz na miasto, kupiłem gierkę i teraz możemy wejść sobie na miasto, bo kupiłem gierkę. Poszukaj pomocy po ulicy, okej? Okay? Death Park, czyli tam na bank będziemy musieli iść. Muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się ta gierka już kojarzy z, tak jakby ze Silent Hillem. Nie wiem, dlaczego tu jest taka krew i w ogóle, ale no dobrze, tam nic nie ma, okej? Okay, tu w ogóle jakieś śmieci, coś tam. A co tutaj jest napisane? Czekajcie, road closed? Military area, keep out no entry. Czyli tutaj coś się stało z wojskowym terenem? Ale dlaczego tak to się tutaj porobiło? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Ale no dobra, widzimy, w ogóle widzimy, że jesteśmy w Ameryce na spokojnie. US mail, okej, spoko. Lecimy, moi drodzy. Wydaje mi się, że musimy... O, tu już jest jakiś radiowóz. Wydaje mi się, że tutaj będziemy musieli coś ogarnąć. Okej. Mamy cutscenkę. Ewakuacja. Oh my god. Jakich potworów? Badania w bazie wojskowej, okej? Okej. To fajnie, dobra, no już tutaj oceniłem. Poszukaj pomocy po ulicy, no dobra, no już to mamy. Podnieś kartę i kij baseballowy, okej. Zawsze możesz sprawdzić mapę w menu pauzy, okej? No przecież to jest normalny Silent Hill! Czekajcie, bo te X-y oznacza, że tu już jest pozamykane, co nie? Tu jest jakiś Radio Tower, tu jest cmentarz, tu jest też już zamknięte. City Hospital, to jest w ogóle 1991, tutaj też jest zamknięte. I tu wszędzie też jest pozamykane. I Death Park, tam się... Nie wiem, czy musimy iść teraz do Death Park, czy na cmentarz, czy może do szpitala. Wydaje mi się, że do szpitala, ale nie jestem pewien. Dobra. Musimy teraz jeszcze podnieść ten kij baseballowy. Oj, czy oczywiście... W ogóle, dlaczego? Okej, czekaj, mam ten kij baseballowy. Przesuń palce w górę lub w dół, aby zmienić broń. Okej, wow. Podnieś kartę i kij baseballowy. No dobra, już tutaj wszystko mam. Udaj się do szpitala, widzicie? Musimy najpierw iść do szpitala. Dobra. Spoko, to Orzech synek nie wiedział. Dobra, weźmy może ten pistolecik. Czekajcie, który my teraz musimy iść? Gdzie tu jest ta moja mapa? Tu jest mapa, okej. Okay. Czyli musimy iść w prawo, albo do końca, w prawo, do końca i w prawo. Zróbmy może tak, tak chyba będzie lepiej. Bo tak to będę musiał iść w prawo, w lewo, ja tego nie zapamiętam. Dobra, moi drodzy, ciśniemy. Tylko po co mi jest ta broń potrzebna? Z kim tu? Co to tu było? Oh my god. Co to za jakieś odgłosy? Ty. Oh my god. Co to za jakieś potworeksy, ty? Ty, ja nie chcę w ogóle tak za bardzo strzelać, bo użyłem już 4 albo i 6 naboi na tego jednego potworeksa. Wydaje mi się, że my tutaj tak czy siak gdzieś... O, tu jest safe. Możemy sobie zapisać. Ty, no przecież to jest normalnie połączenie Resident Evil z Silent Hillem, co nie? Czekajcie, ja wiem, że miałem iść tam do końca, ale może jednak pójdziemy sobie na skróty tędy, bo ja się boję tych potworeksów. Czekajcie, widzicie? Tutaj w ogóle możemy sobie podnosić cały czas amunicję. Tu też coś jest. Nie wiem... O... Co tu jest? Nie mam jeszcze wymaganej pozycji? A bo tutaj są jakieś... Wiecie, co tutaj jest? Tutaj w ogóle jest ta radiofonia. Okej, czyli później to chyba będziemy musieli też jeszcze ogarnąć. Widzicie, mamy tutaj pierwsze radio, drugie i trzecie. Dobra, moi drodzy, no ciśniemy. Tam znowu chodzi. Tam znowu sobie... Ja nie wytrzymam. Jakie tu są odgłosy, co nie? Dobra, lecimy tędy. Miejmy nadzieję, że... Że dotrę bardzo szybko do tego szpitala. O my god! Ja uciekam przed nimi! Ja po prostu przed nimi uciekam. Apteczka? Przełaź szybko, Jezus Maria! Oh my god, czekaj, ja chcę sobie jeszcze raz stąd wyjść. Mam nadzieję, że tych potworeksów tutaj nie będzie, bo ja widziałem tam... Amunicję. Dobra, nie ma ich, okej, spoko. Weź tą amunicję. Weź to podnieś szybko, bo za chwileczkę tutaj się pojawią te potworeksy. Amunicja do strzelby, jeden. Wow, normalnie jeden. Dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. W ogóle fajnie jest to podzielone właśnie na dwa różne poziomy. Gdzie my teraz musimy iść? Wydaje mi się, że prosto i w prawo. Dokładnie, prosto, w prawo i będzie szpital. Okej, spoko, ciśniemy.
Tylko... O, tu jeszcze jest amunicja, czekaj. Tu jest amunicja. Tylko, że jak ja do nich nie strzelam, to nie wiem, czy ja tutaj potrzebuję tą amunicję, ale dlaczego tu jest tyle tej amunicji, to ja nie wiem. W ogóle strzelba, a ja mam tylko... O nie, tu idzie. No gdzie tu jest? Oh my god! O Jezus Maria, jak mnie to straszy, ty! Tu jest szpital, proszę, niech tutaj będzie szpital. Czy tu już jest szpital? Ty, zniknęli? A nie, tutaj stoją, tam stoi, pa. Widzisz? Dobra, idź sobie stąd. Dobra, poszedł. Nas... Jeszcze tu jakiś idzie. Ja nie wytrzymam, czekajcie, bo już jestem przy szpitalu chyba. Ja bym bardzo chciał sobie podnieść tamtą amunicję, bo ja co prawda tutaj nie strzelam, ale możliwe, że później mi to będzie jakoś... O nie. Pa, idzie tu. To jest bez sensu, bo ja... O, jeszcze tutaj ktoś idzie. Muszę wam powiedzieć, że to jest bez sensu. Wiecie, dlaczego to jest bez sensu? Bo ja strzelam do niego 5, a podnoszę 3, więc nie warto do nich strzelać. Jakby one jeszcze potrafiły wydropić jakąś amunicję, to by było spoko, a tak to jest taka troszeczkę lipa. Dobra, ten sobie tam gdzieś poszedł, dobra. Ponieść teraz to tutaj. Okej, amunicja do strzelby. O, tutaj coś jeszcze jest. Co to jest? Amunicja do karabinu 5? Jeszcze karabin będziemy mieli. Dobra, właśnie tędy, bo wydaje mi się, że tędy będzie trzeba wejść do tego szpitala. Widzicie, jestem już przy szpitalu. Okej, spoko. Tam ktoś stoi. O, wow! Okej? O, wow! Okej, bardzo mi się to podoba. Nie możemy przyjąć wszystkich z powodu nadzwyczajnych okoliczności. Skończył się eksperymentalny lek HZ-3. Prosimy nie ingerować w pracę personelu. Co ty ode mnie tutaj chcesz? Dobra, właśnie teraz tu. Jesteśmy już w szpitalu, moi drodzy. Udaj się do szpitala. Oh my god, tutaj... Oh my god. To dlatego potrzebowałem tą... Przecież tu ich jest miliony. Czekajcie, co to jest? Podniosłem zestaw pomocniczy. Dobra, teraz tu. Oh my god. Z takiej broni to mogę strzelać, będzie spoko. Tylko czekaj, muszę jeszcze tutaj podnieść. I tu jeszcze, dobra, zapiszemy, dobra, zapiszmy to sobie, bo to jest po prostu masakra, co się teraz tutaj aktualnie dzieje, co nie? Ja nie wiem, gdzie mam iść. Nie mogę jechać windą. No przecież schody zapasowe? Zablokowane, potrzebujesz klucza do otwarcia. Tam ktoś idzie. Dobra, zestaw pomocniczy, da się tu wejść? Nie, tu się wejść nie da. Tutaj? Nie mam jeszcze wymaganej pozycji. To chyba tutaj chodzi, to chyba tutaj chodzi o przedmiot, tak mi się wydaje. Dobra, dobrze, że w PUBG gram, co nie? Czekaj, czy... A mogę naładować, okej, spoko, nie wiedziałem, że tak się da. Ale zostało mi tylko i wyłącznie 16 amunicji, co nie? Czekaj, bo on tu poszedł. Nie trafiłem go. Zero! Jak się zmieniało tą broń? O Jezu, z czymś takim mam ich atakować? To nie jest normalne. Dobra, ale wydaje mi się, że tu już... Czekajcie. Czy my tutaj mamy pobiec? Co tu jest? Jest coś ciekawe. Tu jest jakiś lek chyba. Nie, nie, nie mogę tego podnieść. Wydaje... O, tutaj coś jest. Dobra, bierz to. Pistoletowa. Okej, tutaj też coś jest. Apteczka. Mam w ogóle 4 apteczki, co nie? Dlatego my tego tutaj tyle potrzebujemy. Ta gierka się mega zmieni... O, jest jakiś kluczyk. Co to jest? Podniosłem klucz do zapasowych schodów. Okej, czyli możemy się już cofnąć. A tu? Tu nic nie ma? Dobra. Ja sobie może jeszcze... Bo wydaje mi się, że już chyba te wszystkie potworeksy zabiłem. Tu chyba ich nie było aż tak dużo. Zamknij to. Dobra, spoko. Tu jakaś krew. W ogóle spoko. Tu jest ubikacja. O, widzicie. Tutaj możemy sobie podnieść parę rzeczy jeszcze. Amunicja do strzelby. Nic tu już więcej nie ma. Może da się to otworzyć? Nie, tego się otworzyć nie da. Tu nic nie ma. Okej, spoko. Naprawdę wydaje mi się, że tutaj były tylko i wyłącznie 4 te potworeksy. Więc to nie była aż taka tragedia. Ja może sobie pójdę po prostu dalej. Sprawdzić, czy jest tu jeszcze gdzieś jakaś amunicja. Na przykład do tego karabinu by mi się bardzo przydała. Bo ten karabin jest po prostu OP, ale ja bym musiał dostać od razu ze 100 naboi, co nie?
żeby to wszystko ogarnąć. Tutaj wszystkich pozabijać. A tak? Teraz tego pistolecika... O, tu coś jest? Dobra, jest chyba do tego. Okej, spoko, czekajcie. Do karabinu 13. Imię, nazwisko Steven Dorsey. Wiek 56 lat. Diagnoza ostra psychoza halucynoza. Przy przyjęciu donosił o spotkaniu ze skrzeszonymi na cmentarzu, gdzie pracował jako stróż, niezwykle poruszony. Wykonano teraz terapię sedacyjną. Stan umiarkowany. Okej, no to już chyba jego umiarkowany stan jest pod kołdrą, tak mi się wydaje. Dobra, ciśniemy dalej. Mamy tutaj ten kluczyk, co nie? Dawaj, otwieraj. Dobra, pyk. O, i przechodzimy dalej, czyli to był taki jeden poziom. Dobra, uwaga. Czekaj, a tu gdzieś mogę iść? Nie, tu nic nie ma. Dobra, spoko, ciśniemy dalej. Ja muszę na nich uważać, co nie? Bo ta gra się tak zmieniła, że to jest niemożliwe. Pod freksy? Czy tu gdzieś tam? Chyba tutaj nikogo nie ma. Co to jest? O, o. Słyszę ich. Zmień, dobra. Podnoś to, dobra, spoko. No dobra. Ciśniemy dalej przed siebie. A, idzie. O, o. Nie wiem, dlaczego kucnąłem, ale normalnie się poczułem, jakbym w CS-a grał, co nie? Dobra, dawaj, właśnie tu. Jest tu ktoś? Nie, tu nikogo nie ma. Tu jest tyle amunicji, że to nie jest normalne, że tu jest aż tyle tej amunicji. Są tu w ogóle jakieś granaty? Bo ja bym chciał to wszystko wysadzić w kosmos, nie? Dawaj tu. Dobra, jest tu coś? Bo ja muszę w ogóle wszędzie podejść, sprawdzić, czy przypadkiem tutaj coś znajdziemy, czy też nie. Ej, no dobra, dawaj teraz tędy. Mam 7 amunicji, co nie? Szkoda. Amunicja do strzelby. A gdzie jest ta strzelba? Ja tej strzelby jeszcze nie... Może ona będzie na końcu, żebyśmy mogli walczyć tutaj z tym klaunem. Okej. Co tu się stało? Co tu się stało się? Tutaj lali wodą kogoś, ty. Co to za szpital był? Jakiś nienormalny. Dobra, dawaj, podnoś to. Zaś ktoś idzie. Zaś ktoś... Czy one się za mną pojawiają? Apteczka, kolejna, patrz, nie, amunicja. Raz jest amunicja, raz jest apteczka. Ja nie wiem, o co w tym chodzi. Dobra, dawaj, otwieraj tu. Kolejna amunicja. Dobra, spoko. O Jezus, ile tych rzeczy tu jest, co nie? Zablokowany. Otwarty. Tam se poszedł, patego. Nie wiem, czy na niego dobra, czekam na niego. Aż on sam podejdzie. Jedna amunicja mi została. Czekaj, ja muszę to sobie zamienić teraz w ogóle na ten pistolecik. Mamy tutaj dosyć dużo naboi, ale no przecież jeden strzał i dopiero wtedy ogarniamy tego potworeksa, więc to jest taka troszeczkę lipa. Dobra, 217. Oliver Dalton, główny lekarz. Zablokowany, a wszedłem jednak. O nie! O, a balon. Ja myślałem, że teraz się pojawi... Wiecie, kto się pojawi, nie? Pennywise. Znajdź gabinet głównego lekarza. No tu jest zamknięte. Znajdź sposób, aby dostać się do gabinetu głównego lekarza. No wydaje mi się, że musimy ten balonik spodnieść. Gdzie tu jest miejsce zapisu? Nie ma? Przechodzimy do świata. Trochę się boję, bo... Balonik też pęknął. Co tu jest? Kółko? O nie! O nie! Wiedziałem, że tak będzie, no! Oh my god! Idzie, idzie! Patrzcie to! Idzie, idzie! Oh my god! Kółko! Nie wiem, czy dobrze! Nie mam pojęcia, ty! Kółko, kwadrat, co mam teraz? Przyciski z PlayStation oznaczać, czy co? Dawaj tu, kółko! Kółko, o jest! Dobra, kwiecień? Po co mi kwiecień? Kwiecień, marsz, lip, kwiecień! Dawaj kwiecień! Jowisz? Jowisz, Mars, rtęć, właśnie teraz tutaj do Jowisza. Ziemia. Ziemia, Wenus, Neptun. Dawaj do Wenus. Nie wiem, czy dobrze idziemy. Mars, dawaj do Marsa, ja nie wiem. Rtęć, Ziemia, dawaj. Okej. Co tu jest teraz napisane? Traumatology, kardiologii. Idziemy do kardiologii. Dobra, dawaj teraz tu. W ogóle tu są jakieś, ale że tu jeszcze dwa do wyjścia, okej? Etnokrylogii, kardio... Dawaj tutaj. Nie wiem, czy dobrze, ale chyba tak. Wyjście 3.
Jedno kłamstwo. Wyjście numer jeden. Dawaj. Okej. O jest! O, udało się chyba. 217, dobra, chyba jesteśmy u tego lekarza. Dobra, dawaj szybko podnoś ten balon, żeby przejść z powrotem do swojego świata. Oh my god, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że gierka jest po prostu mega. Znajdź sposób, aby dostać się do gabinetu głównego lekarza. Dobra, spoko, mamy. Zbadaj gabinet głównego lekarza. Mamy tutaj po pierwsze jakiś kluczyk. Nie możemy już przyjmować zmarłego. Nasz cmentarz jest przepełniony. Musimy zamknąć główne wejście. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, w kopercie znajdziesz klucz do zapasowego wejścia. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Twój przyjaciel Steven Dorsey podniósł klucz do cmentarza. Mamy, moi drodzy, klucz do cmentarza. To tutaj w ogóle jest? Tutaj też coś jest napisane. Spoczywaj w pokoju nasz szefie, nauczycielu i przyjacielu. To jest ten lekarz chyba. Tak mi się wydaje. Tutaj w ogóle, co to jest? O! Nie zapisałem gry jeszcze! Moment! Nie chcę żadnych cutscenek! Wygląda na to, że niósł ze sobą klucz do sejfu. Może zostać zabrany na cmentarz z jego ciałem? Okej. Ja muszę to już zapisać. Udaj się na cmentarz miejski, aby odebrać klucz od naczelnego lekarza? Ja muszę to zapisać, moi drodzy, ponieważ jeżeli my tego nie zapiszemy, to może być taka troszeczkę lipa. Dobra, dawaj. Co tu jest? Nie masz jeszcze wymaganej pozycji. Jakiej pozycji nie mam wymaganej? Dobrze, moi drodzy, w następnym odcinku polecimy sobie na cmentarz. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Gierka jest mega, całkiem inna niżeli Death Park 1. Jeżeli chcecie, abym dalej kontynuował tą gierkę, zostawcie koniecznie 2000 apeczek w górę, bo z tego, co mi się wydaje, to podczas ostatniego odcinka wam się udało. 2000, lecimy z kolejnym odcinkiem. Macie listę wspierających, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Macie też komentarze dnia, jeżeli chcesz zostać komentarzem dnia, napisz jakiś fajny komentarz, na przykład juniorek, doktorek. I pojawisz się na odcinku i koniecznie łapkę w górę zostaw. Na razie, chodźki, cześć!